jak mistrz. To nauczanie, to jest ciąg dalszy, czyli kolejny odcinek tego nauczania, które było tydzień temu i które, tak jak wam mówiłem, myślę, że będzie pewnym cyklem o byciu uczniem Jezusa. Być jak Jezus i właśnie być jak mistrz. Kochani, dwa tygodnie temu padł pewien tekst na spotkaniu modlitewnym i tydzień temu on również padł i myślę, że jest to takie potwierdzenie dla nas, by rzeczywiście tą ścieżką iść. Ten tekst to właśnie te słowa Izajasz 54, werset 13. Słowa do Nowej Jerozolimy. Wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Wszyscy Twoi uczniowie będą uczniami Pana. Kto nie słyszał nauczania tydzień temu, zachęcam do odsłuchania. Jest na kanale na YouTubie. Natomiast dzisiaj chciałbym, byśmy poszli dalej. Tydzień temu już wam o tym wspomniałem, że ciekawostką jest to, że słowo matates, greckie słowo matates, które oznacza uczeń, pojawia się w Nowym Testamencie aż 262 razy. Więc zobaczcie, gdyby teraz znaleźć, gdyby ktoś z was chciał taką pracę biblijną sobie zrobić, że siadam i czytam wszystkie miejsca, gdzie jest słowo uczeń, to już samo to byłoby wielkim bogactwem Słowa Bożego. No, nie zrobimy tego w czasie naszych spotkań modlitewnych, w czasie nauczań, ale to jest ciekawy trop. Zobaczyć, co Słowo Boże mówi na temat ucznia, jaka jest jego charakterystyka, jaki jest jego profil, czym charakteryzuje się uczeń Jezusa, bo te słowa występują w Nowym Testamencie w kontekście właśnie uczniów Jezusa. I kilka z tych fragmentów, tak jak wam zapowiedziałem tydzień temu, tak się to nauczanie tydzień temu skończyło, że chcemy w kilka takich miejsc zobaczyć i odkrywać właśnie charakterystykę, profil ucznia Jezusa. I ten temat dzisiejszego nauczania, być jak mistrz, wiąże się właśnie z tekstem, który dwa razy się pojawia dokładnie w taki sposób, raz w trochę inny, w Nowym Testamencie. Widzimy tutaj na slajdzie dwa cytaty. Bardzo są podobne, niech one wybrzmią. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 10, wersety 24-25. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak Pan jego. I bardzo podobnie to zdanie Jezusa brzmi w Ewangelii Łukasza, rozdział 6, werset 40. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Słowa te Jezus mówi do swoich uczniów. Szczególnie Mateusz, rozdział 10. Rozdział 10 Ewangelii Mateusza to jest wielka mowa misyjna i tam są właśnie wskazania do tych, których Jezus wysyła. Więc zobaczcie, uczeń nie przewyższa nauczyciela. Kochani, mam dla was dobrą wiadomość. Jeżeli chodzi o twoją pracę nad sobą, o twoje staranie się, żeby być świętym, zobacz, co mówi Słowo Boże, co mówi Jezus. Jezus mówi, nie musisz być lepszy ode mnie. Nie ucieszyliście się. Nie musisz być lepszy od Pana Jezusa. O, już się cieszycie. Czy to nie jest dobra wiadomość? Oczywiście jest tutaj pewna podchwytliwość w tym moim pytaniu, ale zobacz, to żebyśmy głębiej zobaczyli to słowo. Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Nie masz przewyższać Jezusa. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel. Co mówi do mnie Jezus? Waldek, wystarczy, że będziesz jak ja. Nie musisz mnie przewyższać. To samo mówi do ciebie. Piotrek, wystarczy, że będziesz jak Jezus. Amen? To teraz mam do was prośbę. Tak jak siedzicie, powiedz osobie, która jest obok ciebie, patrząc jej w oczy. Jak znasz jej imię, to powiedz po imieniu. Jak nie znasz, zapytaj się, jak ma na imię i powiedz, Radek, wystarczy, że będziesz jak Jezus. Bogusz, wystarczy, naprawdę wystarczy, że będziesz jak Jezus. Amen. Nie musisz być lepszy niż Jezus, wystarczy, że będziesz jak Jezus. Zobaczcie, to jest bardzo, bardzo konkretny dla nas drogowskaz, jak mam, jeżeli chcę być uczniem, jak mam się kształtować jako uczeń. Stąd właśnie temat tego nauczania, być jak mistrz, być jak Jezus, to właśnie w związku z tym fragmentem biblijnym. I kochani,
Kolejna rzecz, właśnie tych fragmentów jest 262 i musiałem tutaj dokonać pewnej selekcji. Nie wszystkie oczywiście już przestudiowałem, prześledziłem, ale pewne rzeczy się rysują, kiedy się patrzy na te miejsca. To jest jedno z nich właśnie, gdzie występuje słowo uczeń. Uczeń wystarczy, jeśli uczeń będzie jakiego nauczycielem. I to, co jest bardzo charakterystyczne, kiedy Jezus to mówi, po pierwsze powołując uczniów, i w ogóle cieszę się, że dzisiaj ten tekst, Ola pewnie nie wiedziała, że tak jest nauczanie, kiedy odczytywała tekst chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Ale właśnie ten rys, o co chodzi Jezusowi, występuje w momencie powołania, ale dokładnie powołania Mateusza, gdzie Mateusz 9,9 jest bardzo prosta, bardzo krótki opis. Jezus spojrzał na Mateusza i powiedział, pójdź za mną. To nasze pójdź za mną, to tłumaczenie, nawet jeśli patrzymy do innych tłumaczeń, czy nawet patrzymy do Biblii angielskiej, gdzie jest follow me, to nie do końca oddaje to, o co chodziło Jezusowi. Bo pójdź za mną może nam się kojarzyć, najpierw jakie niebezpieczeństwo złego zrozumienia tutaj nam może grozić, że Jezus mówi, pójdź za mną, czyli towarzysz mi i może mi się wydawać, że no, zdecydowałem się być chrześcijaninem, zdecydowałem się iść za Jezusem, ale Jezus ma jakiś swój plan, a ja mam swój plan, bo jest mi dobrze być przy Jezusie, ale będę przy Nim, żeby On pozaspokajał moje potrzeby. To jest też to, co mówiłem wam tydzień temu, powtarzając te nauczanie sprzed z kwietnia o sferach pójściu za Jezusem. Popatrzcie, jak przychodzimy do wspólnoty na spotkania modlitewne. Mogę tu przychodzić i wydaje mi się, czy rodzinie twojej się może wydawać, ale spobożniał, co środa chodzi do kościoła, nie tylko w niedzielę, ale jeszcze w środę. I może się wydawać, że i rodzinie, i tobie, i twoim znajomym, że ty już idziesz za Jezusem, ale przychodzisz, czy jesteś we wspólnocie, dlatego, że ciągle jeszcze chcesz, żeby Jezus zaspokoił twoje potrzeby. To nie jest złe, bo Jezus chce zaspokajać nasze potrzeby, ale Jezusowi chodzi o coś więcej niż to, że Jezus będzie miał swój plan, a ty swój plan, niby jesteście razem, ale każdy ma inne cele. Uczeń musi przyjąć cel mistrza. Nie może być tak, że te cele się mijają. I kiedy Jezus mówi, pójdź za mną, to nie tylko bądź moim wyznawcą i żyj sobie swoim życiem, ale Jezus powołując Mateusza używa tam w aramejskim, to słowo brzmi pięknie, acharai. I to acharai znaczy dosłownie naśladuj mnie. I chociaż w polskich tłumaczeniach, czy właśnie w Grece, to się nie odnalazło w tym miejscu w powołaniu Mateusza, ale o tym naśladowaniu Jezus mówi kilkakrotnie i chciałbym, żebyśmy zobaczyli kolejny fragment biblijny. Trzech ewangelistów, i Mateusz, i Marek, i Łukasz, zapisują to zdanie niemalże identycznie. Niemalże identycznie. Jeżeli mnie dowierzacie, możecie to sprawdzić. My mamy na slajdzie zdanie z Ewangelii Mateusza. Odczytam je. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tu jest już wyraźnie, naśladuje. U Marka brzmi to, potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A u Łukasza w 9 rozdziale potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Różnica jest tylko taka, że u Marka i Mateusza to zdanie brzmi wręcz identycznie, u Łukasza jest dodane, niech co dnia bierze swój krzyż. I zobaczcie, chciałbym tutaj w tym nauczaniu, teraz w dalszej części tego nauczania, nie wyjaśniać wam teraz, co znaczy brać swój krzyż, bo to jest jakby oddzielne nauczanie, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na tej części tylko naśladuje. Skoro właśnie mamy, zobaczcie jeszcze raz ten tekst wcześniejszy, wystarczy jak uczeń będzie jak mistrz, czyli uczeń ma mistrza naśladować, ma go odwzorowywać, ma robić to, co robił mistrz. To jest to, myślę, że nie jeden raz już to słyszeliście ten przykład, ja sam go też używałem w kazaniach, ta opaska silikonowa, czy bransoletka silikonowa z WWJD, skrót pierwszej litery angielskiego wyrazu, what would Jesus do? Co zrobiłby Jezus w danym momencie? Nie? Niektórzy ubierają taką bransoletkę, żeby naśladować Jezusa właśnie, że nawet wyciągam rękę,
Powiem taki bardzo prozaiczny przykład. No, ktoś świeżo się nawrócił, ale jeszcze ma ciągotki, jest w supermarkecie, patrzy, kamery nie widzą, a batonik można wziąć. Wyciąga rękę po ten batonik, żeby go ukraść, nagle, what would Jesus do? A. No nie będę kradł, nie? Bo uczeń Jezusa nie kradnie. Nawet w takiej prostej rzeczy. I zobaczcie, to zapytanie, co Jezu, ty byś uczynił w tym miejscu, jest bardzo ważne. Chcę zrobić to, co zrobiłbyś ty. Chcę ciebie naśladować. Oczywiście teraz mamy całą, przy samym słowie naśladować, pojawia nam się całe spektrum różnych aspektów życia, w którym mogę Jezusa naśladować. Nie zdążę poruszyć wszystkich, wybrałem trzy. Wybrałem trzy, do których nas Jezus wzywa jako swoich uczniów. Pierwszy aspekt, tutaj zanim się pojawi tekst biblijny, to chcę jakby zrobić takie wprowadzenie. Akurat nie widzimy Jezusa w Biblii, nie widzimy Jezusa na kartach Nowego Testamentu, żeby czytał codziennie Pismo Święte. Jest tylko jeden moment, kiedy podano mu zwój proroka Izajasza w Nazarecie, rozwinął i zaczął czytać i mówi, że wypełniły się te słowa Pisma, ale przede wszystkim pokazuje nam to prolog świętego Jana, kiedy Jan nazywa Jezusa Słowem. Słowem zjednoczonym z Ojcem, albo Słowem, które Ojciec wypowiedział. Jezus jest Słowem, więc skoro ja mam Jezusa naśladować, to również mam się stać, być przesiąknięty tym Słowem. I to jest jakby pierwszy dla nas już konkret, jeśli chodzi, Jezu, jak ja mam Cię naśladować? Jan 8:31. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Ja już kilka razy wam mówiłem o tym w różnych nauczaniach, ale dla tych, którzy nie słyszeli, usłyszą dzisiaj, bądź też w czasie oglądania nagrania na YouTubie, a dla tych, którzy słyszeli, powtórzę. Mamy często kłopot ze zrozumieniem, co to znaczy trwać w nauce. Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. To jest dosyć dobrze przetłumaczone z greki, ale jakby przez to, że nie jesteśmy już w tej myśli trwać w nauce, nie używamy dzisiaj takich zwrotów, może nam być to trudne do zrozumienia. I jak wiecie, mnie przed laty poruszyło to zdanie w tłumaczeniu Biblii Jerozolimskiej i też je macie na slajdzie. If you make my word your home, you will indeed be my disciples. Jeśli uczynisz moje słowo swoim domem, będziesz prawdziwie moim uczniem. Jezus jest Słowem, ja też mam się w tym Słowie tak zanurzyć, że Boga Słowo mam uczynić swoim domem. Mam być tym Słowem przesiąknięty, przeniknięty. Uczeń, wystarczy jak uczeń będzie jak jego mistrz. Jezus jest Słowem, ja, skoro mam być taki jak Jezus, mam tym Słowem być przesiąknięty. I to jest, ciągle nam się to w różnych tutaj kontekstach nauczeń pojawia, ale dziś przy tym naśladowaniu mistrza o tym chcę powiedzieć, że to jest jedna z cech ucznia Jezusa, że uczeń zna Słowo. Uczeń zna Słowo tak dobrze, jak swój własny dom. Amen. Idźmy dalej. Uczeń Jezusa robi to, co robił Jezus. A Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie, uzdrawiał chorych i wypędzał demony. I kiedy rozsyłał swoich uczniów, najpierw na próbę, a potem już w czasie po niebowstąpieniu, powiedział, że dokładnie to mają robić. Idźcie i głoście. Idźcie i głoście. I mógłbym to wybrać, możemy przeczytać ten rozkaz Jezusa w rozesłaniu 12, w wysłaniu 72. Mamy tutaj tekst, bo to jest jeden z tekstów, gdzie Jezus wysyła uczniów, wysyła każdego z nas w dniu swego wniebowstąpienia, Ewangelia świętego Marka. Zobaczcie, uczeń Jezusa ma głosić dobrą nowinę wśród charyzmatycznych znaków. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. I potem Jezus wstąpił do nieba. Mamy piękne zakończenie Ewangelii Marka. Oni poszli, głosili, a Pan potwierdzał naukę znakami, cudami. Amen. I zobacz, jeżeli chcesz naśladować Jezusa,
Wierzę, że to słowo jest do wszystkich chrześcijan, nie tylko do charyzmatyków. Ale szczególnie teraz skoncentruję się na tych, którzy są we wspólnocie charyzmatycznej i chcą w sposób charyzmatyczny służyć Kościołowi. Kieruję to słowo do, szczególnie też do tych, którzy oglądają na YouTubie, jeśli jesteś we wspólnocie charyzmatycznej, we wspólnocie Odnowy lub też innej charyzmatycznej wspólnocie, a nie posługujecie charyzmatami, to jest coś nie tak. Bo Jezus mówi, to jest mój rozkaz. Idźcie, głoście Ewangelię i powinny się objawiać wśród was znaki i cuda w mocy Ducha Świętego. Uczeń naśladuje mistrza. Jezus głosił słowo i objawiała się moc Boża. Ty również masz głosić słowo i ma się objawiać moc Boża. Jeżeli wykluczymy moc Bożą z naszego życia, z naszej posługi, to no, głoszenie Ewangelii będzie jakąś demagogią tylko, pustym słowem, a nie objawieniem żywego Boga, żywego Jezusa. To jest jakby też wątek na, czy temat na oddzielne nauczanie, ale chcę, żebyśmy dzisiaj to zobaczyli. Uczeń Jezusa głosi dobrą nowinę wśród charyzmatycznych znaków. Amen, amen. I trzecie, i na tym dzisiaj, na tej trzeciej cesze tutaj jakby zakończymy. Uczeń Jezusa kocha tak jak Jezus, kocha swoich najbliższych, kocha tak naprawdę każdego. Słowa Jezusa zaraz po umyciu nóg, 13 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Tu też występuje słowo uczeń. Po tym poznają, że jesteś uczniem. Po tym poznają, że jesteś uczniem. I dlaczego te trzy wybrałem, a nie inne? Jakby aspekty bycia uczniem Jezusa. Ze względu na tekst, który padł tydzień temu na spotkaniu, list do Kolosan, rozdział 3, wersety od 12 do 16. Ja go rozdzieliłem tutaj na trzy części i odczytam teraz to słowo, a potem będę je omawiał od końca. Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając siebie, sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie. I tam dalej jest przez psalmy, hymny i pieśni pełne ducha, czyli pieśni inspirowane przez ducha. I teraz zobaczcie w tym fragmencie, nie wiem czy widzicie to rozdzielenie, które jest na slajdzie. Werset 16, od niego zacznę, tego ostatniego. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie. Zobaczcie, Bóg dał to słowo tutaj nam, w Rema Christu. Dał nam to słowo z Izajasza, że wszystkie twoi synowie będą uczniami Pana. I mówi do nas, jacy mają być uczniowie Pana? Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie. Nauczanie, czyli głoszenie słowa, psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, objawienie się ducha, czyli charyzmaty. Tu mamy ten punkt, że uczeń Jezusa głosi dobrą nowinę wśród znaków działania Ducha Świętego. Dalej, początek 16 wersetu. Słowo Chrystusa niech was przebywa. Tutaj mamy niedokładne tłumaczenie. W oryginale jest słowo Chrystusa niech znajdzie w tobie dom albo niech w tobie zamieszka. Zobaczcie, jak to pięknie się uzupełnia z tym Jan 8, że ty masz uczynić słowo swoim domem, a my otrzymujemy tekst na spotkaniu niech słowo znajdzie dom w twoim sercu. Takie wzajemna wymiana. Ja uczynię słowo moim domem, a słowo chcę znaleźć dom w moim sercu. Słowo Chrystusa niech w tobie mieszka. No i to i ten pierwszy fragment od 12 aż do 15. Szczegółowe wskazania, ale to co najważniejsze, werset 14. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość. Miłość, bo jesteście moimi naśladowcami. Mamy nawet to wskazanie. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Zobaczcie, przywołałem ten Kolosan,
żebyśmy sobie uświadamiali nieustannie, że to mówi do nas Jezus, ten, który się tu przechadza między nami, ten, który nas uzdrawia, kiedy Go uwielbiamy. Zobaczcie, jak Jezus, zobacz, jak Jezus Ciebie traktuje bardzo poważnie. Zna Twoje serce, zna Twoje potrzeby. Przychodzi z łaską, nawet kiedy o nią nie prosisz. Umywa nam niejednokrotnie nogi, uwalnia nas od różnych zniewoleń, obmywa nas z grzechów, doświadczasz Jego łaski. Jezus mówi, jesteś dla mnie cenny, ja traktuję Ciebie poważnie. I On nam daje swoje słowo. Z Izajasza, będziecie moimi uczniami, z Kolosan, zobaczcie, macie drogowskaz. Jezus bardzo pragnie, żebyś Ty też to słowo potraktował poważnie i powiedział, tak Jezu, chcę być Twoim uczniem, chcę Cię naśladować, chcę być jak mój mistrz. I zadanie domowe dla Was na ten czas, na ten tydzień. Siądź z tym słowem do Kolosan, albo jeśli nie robiłeś notatek, odsłuchaj tego nauczania jeszcze raz na YouTubie i zobacz na te trzy punkty. I zobacz, czy w ciągu tego tygodnia uda Ci się jeszcze bardziej zbliżyć ze Słowem, żeby Słowo znalazło w Tobie swój dom, swoje mieszkanie. Bo wierzę, że Bóg zaprasza nas, abyśmy na serio potraktowali Biblię i jeszcze bardziej ją pokochali, jeszcze bardziej ją poznawali, aby każdy z Was rozkochał się w Słowie. Jezus mówi do nas, Ty, mój uczeń, masz się rozkochać i masz znać moje Słowo. Druga rzecz. Jeżeli odkryjesz sobie, a myślę, że wielu z nas to odkryje, nie mam zapału do głoszenia Ewangelii. Ja lubię tu przychodzić, bo ja coś dostaję, ale ja mam iść, mam być świadkiem. Ksiądz mówi ewangelizacja. Co to w ogóle znaczy? Nie. To nie dla mnie. Jeżeli odkrywasz sobie takie myśli, takie lęki, to chcę tu przywołać zdanie papieża Pawła VI, który powiedział, że ewangelizacja nie jest najważniejszym zadaniem Kościoła. Jest jedynym. Jedyne zadanie, jako masz jako chrześcijanin, to głosić Ewangelię. Życiem, a jeśli trzeba, to także i słowem. Ale jesteś wezwany do ewangelizacji. Jeśli się boisz, zadanie domowe na ten tydzień, jeśli odkryjesz w sobie, że masz lęk przed ewangelizacją, przez ten tydzień módl się, Duchu Święty, zmień moje serce, abym zrozumiał, że pragnieniem Jezusa jest, abym głosił dobrą nowinę i pragnieniem Jezusa jest, aby przeze mnie objawiała się moc Ducha w znakach i cudach. Proś o to. A jeżeli zauważysz, że to robisz, że głosisz Ewangelię i objawiają się znaki cuda w Twoim życiu, za to dziękuj i proś Pana o łaskę wzrostu i pomyśl, jak Bóg musi w tym wzrastać. I to, co trzecie, najważniejsze. Przyobleczcie miłość. Pomyśl w tym tygodniu z tym słowem do Kolosan. Czy w relacjach, zwłaszcza we wspólnocie, ale także i w rodzinie, czy już wypełniasz te słowa? Czy już oblokłeś się w serdeczne miłosierdzie? Czy jesteś dobry? Czy jesteś cichy i cierpliwy? Czy znosisz jedni drugich? Czy znosicie jedni drugich? Czy wybaczasz nawzajem? Czy jeśli masz zarzuty do kogoś, to jak Pan wybaczył tobie, tak i ty? Posiedź z tym słowem i popatrz na te trzy aspekty bycia uczniem. Jezus chce, żebyś go naśladował i daje nam bardzo, bardzo konkretną drogę. I wierzę, że jeśli na to odpowiemy, to naprawdę Jego namaszczenie, które tej wspólnocie daje i Jego plan, jaki ma wobec tej wspólnoty, będzie jeszcze bardziej się rozszerzał. Pan wzywa swoich uczniów, mówi do nas, pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. A więc uwierzmy w to słowo. Ale drogą do tego jest, że staniemy się uczniami Pana, a wtedy będzie wielka szczęśliwość kolejnego pokolenia, które po nas przyjdzie, bo będzie wielka szczęśliwość Twych dzieci. Bądź jak mistrz, bądź jak Jezus. Amen.